zdrowia, szczególnie dla normalnych. Są dwie Ameryki, tak samo jak i są dwie Polski. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, na całym świecie to w zasadzie są dwie grupy ludzi. Są konserwatyści i są postępowcy. Konserwatyści, no to w Ameryce to są republikanie. No i postępowcy, no to są dzisiejsi socjaliści, dawniejsi demokraci. Jak postrzega demokrację konserwatysta? No konserwatysta, no to podchodzi do zagadnienia bardzo prosto. Demokracja ma prawa i ma obowiązki, a postępowi socjaliści, to oni w zasadzie tylko walczą o prawa. No i jak to się kończy? No kończy się to, że prawa jednych kończą się obowiązkami innych. W Anglii Thatcher, no to właśnie powiedziała, że socjalizm jest wspaniały, dopóki nie zabraknie pieniędzy, cudzych pieniędzy. No i tak ciągle to jest. Konserwatyzm jest zbudowany na setkach, tysiącach lat doświadczenia. Postępowi utopijni teoretycy wychodzą i mówią najróżniejsze jakieś dziwaczne utopie. No i ludzie w to wierzą. No, prawa i obowiązki. Prawa, ludzie mieli prawa do głosowania. No ale powiedzmy, jak to było w średniowieczu. No to w średniowieczu szlachta miała prawo do głosowania. No ale dlaczego miała prawo? No miała prawo do głosowania, bo decydowała o przyszłości narodu. Szlachta broniła, powiedzmy, całego kraju, musiała wystawiać wojsko, szła w pole walczyć, no i bardzo często ginęła. Jeżeli ginęła, no to decydowała, co ma robić, czy co ma nie robić. Chłopi nie walczyli w szeregach, no to nie bardzo decydowali. Teraz ta demokracja jest taka, że w miastach ludzie, którzy nie płacą podatków, decydują, jaka jest przyszłość. W zasadzie o całym kraju decyduje bardzo duża ilość ludzi, które nie ma żadnych obowiązków. Ma wszystkie prawa, ma wszystkie... państwo musi opiekować się nimi, ale i to wszystkie są prawa, a obowiązków żadnych nie ma. I to jest naturalne i to jest na całym świecie. Tyle tylko, że to już w Grecji twierdzili tamci filozofowie, że demokracja upadnie wtedy, kiedy ludzie... Będzie więcej tych na wozie niż tych, którzy ciągną ten wóz. No i tak dzisiaj to wygląda. W Ameryce już jest tak bliziutko, żeby po prostu te konie robocze płacący podatki zostali załatwieni, wykończeni. Teraz Ameryka jest w bardzo ciężkim jakimś smutnym nastroju. Ameryka jest bardzo podzielona, no ale Ameryka cały czas była podzielona. Cały świat, tak jak mówię, jest podzielona. W Ameryce jest w zasadzie system zero-jedynkowy i taka jest prawdziwa Ameryka. Ameryka jest północ i południe. Ameryka to jest, to byli właściciele niewolników i niewolnicy. W Ameryce to byli ci, którzy mieszkali już od pokoleń oraz ci, którzy przyjechali na Staten Island jako emigranci. Ameryka to jest wschód i zachód, czyli jedno wybrzeże. No i do tego jeszcze środek. Także na dzień dzisiejszy zachodnie wybrzeże i wschodnie wybrzeże, no to jest kompletnie socjalistyczne. Środek jest konserwatywny. Ameryka to jest miasto i wieś. No i w Polsce jest w sumie to samo. W Ameryce są robotnicy
No i są firmy i jest management. Na świecie też tak jest. W Ameryce są strajkujący, no i są znani Pinkertons, to w latach tam, no 100 lat temu łamali te wszystkie strajki. W Ameryce było złoto i srebro, no to też to się dzieli. W zasadzie Ameryka jest sucha i mokra, no klimatycznie. W Ameryce są jastrzębie wojenni, I gołąbki pokoju, no to też jest na całym świecie. W Ameryce są biali i czarni, w Ameryce są Indianie i blade twarze. W Ameryce jest 75 milionów zwolenników Trumpa, no i wszyscy 77 oszukanych głosów Bidena. No. To jest to, co jest, tak? I bardzo często jednak ludzie używają takiego określenia, że Ameryka zrobiła to, czy Ameryka zrobiła tamto. I to jest takie same głupie stwierdzenie, jak powiedzieć, że Polska zrobiła to, czy Polska zrobiła tamto. No trzeba przypatrzeć się, kto w Polsce robił co i kto w Ameryce robił co, bo bez tego to nie można podejść. Największa różnica teraz na dzień dzisiejszy, 2021 rok, no to są te wszystkie monitory, to są wszystkie te komputery, ta wymiana informacyjna, wymiana informacji bieżących, cokolwiek się pojawia, no to jest... To nigdy nie śpi, to nigdy nie śpi. 20, 30, 40 lat temu to prasa była drukowana, to trzeba było poczekać do rana, to w telewizji trzeba było posłuchać na paru kanałach. Teraz wszystko jest po prostu mielone i wyrzucane sekundy na sekundę. Niektórzy ludzie budzą się o 3 nad ranem i patrzą na telefon, co się dzieje tu czy tam. Po prostu to jest jakaś obsesja. No i ta informacja no to się zdemokratyzowała, jest dostępna dla całego ludu, no ale w zasadzie to zrobiła się sama z narzędziem, albo można powiedzieć bronią, jest po prostu karabinem maszynowym w tym całym tym wiecznie przepływającym internecie. To już te stare hierarchie, stare jakieś systemy, to wszystko się pozmieniało. Teraz socjaliści skoncentrowali się na tych grupach specjalnych interesów, zaczęli używać tej tak zwanej polityki tożsamości, także, że już jest walka rasowa, jest walka płciowa, jest walka klasowa, no i to jest cały ten komunizm, cały ten komunizm jest z powrotem marksistowski. Wszyscy do tej pory wierzyli, że Ameryka no to jednak jest dobry kraj, że to jest kraj, który przyjmował imigrantów, który dał przyszłość, możliwości. Konstytucja gwarantuje coś takiego jak prawo do dążenia do szczęśliwości. Dzisiejsi socjaliści usunęli te słowo dążenia, no i oni mówią, że konstytucja gwarantuje szczęśliwość. No to trzeba być naprawdę nienormalnym, żeby czytać te słowa konstytucji i dojść do wniosku, że konstytucja może gwarantować szczęśliwość. No, każdy normalny zrozumie, że dążenie do czyli brak ograniczenia przez rząd czy przez państwo. A dzisiaj doszliśmy do takiego momentu, że Abraham Lincoln, prezydent, który w zasadzie, kiedy miał inaugurację, no to w czasie jego przemówienia inauguracyjnego, to on powiedział, mówił o czymś takim jak tajemniczy dźwięk pamięci. No i ten tajemniczy dźwięk pamięci, no to w zasadzie miał... To on miał na myśli to, co Amerykanie mieli wspólnego, co jaki jest jakaś taka ta tradycja, co jest sklejem Ameryki, co ich skleja. No na całe nieszczęście za chwilę była wojna bratobójcza, wojna secesyjna, czyli wojna rozłączeniowa, kiedy północ napadła na południe, no bo południe nie chciało zrezygnować z niewolnictwa.
500 tysięcy białych żołnierzy zginęło w czasie tych walki. A dzisiaj już Amerykanie przyzwyczaili się, że po prostu to jest jedna wielka wojna, że to jest jedna wielka wojna z dwóch stron, lewica i prawica. No nie jest to na razie jeszcze bitwa w Gettysburgu, gdzie zginęło 28 tysięcy ludzi, no ale to jest straszne, to jest straszne. Część ludzi, no to wypomina konserwatystom 6 stycznia. No, trzeba pamiętać, że 6 stycznia do Waszyngtonu przyleciało około 200 tysięcy ludzi protestujących. No i na Capitol do kongresu dostało się tam poniżej 1000. Drzwi były otwierane, drzwi były wpuszczane. No ale to było po prostu przedstawione jako wina Trumpa. No ale ci sami komuniści, którzy chcieli skazać Trumpa, oni nic nie robili. Nie robili, kiedy latem i jesienią zeszłego roku miasto po mieście było spalane, demolowane, Seattle, Portland, Filadelfia, tam wszystkie te miasta, które protestowały, no to bojówki komunistyczne były używane do tego, żeby po prostu siać terror. No i gubernatorzy, prezydenci, wszyscy politycy po prostu mówili, że to było, że trzeba uszanować bunt czy sprzeciw obywateli. No i klaskali. No to nic dziwnego, że druga strona doszła do wniosku, jeżeli oni jedni mogą palić, to dlaczego drudzy nie mogą palić? No i to jest właśnie to rozdzielenie, te lewactwo i konserwatyzm, jest wojna, jest po prostu wojna. Facebooki, Twittery i te inne też nie pomogły, bo wszystkie te logarytmy no to doprowadziły do tego, że jedna grupka słucha tylko wszystkich klakierów i słucha tego, którzy chcą. Grupa konserwatywna też słucha tych, którzy chcą. No tyle tylko, że konserwatyści starają się zrozumieć socjalistów, starają się wytłumaczyć socjalistom, że powiedzmy rozdawnictwo pieniędzy nigdy nie kończy się dobrze. No a socjaliści chcą po prostu zabić. Socjaliści chcą mieć jedną partię, system jednopartyjny. Oni po prostu dążą do totalnej eliminacji. Nastroje w Ameryce, no jakie są nastroje? No teraz trudno powiedzieć, nastrój w kraju 300 kilkadziesiąt milionów ludzi, potężny od wybrzeża do wybrzeża, od Pacyfiku do Atlantyku, ale nastrój, moralność, tak? Moralność to jest bardzo poważna sprawa. Emocje, no i cała ta polityczna atmosfera, no to się zmienia. Zmienia się co jakiś czas. Zmieniła się 11 września 2001 roku, także 12 września była kompletnie inna. Zmieniła się 23 listopada 1963 roku, kiedy został John Kennedy zamordowany. No tak samo zmieniła się 8 grudnia 1941 roku po napadzie 7 grudnia w Pearl Harbor Japończyków. Tak, także no, kryzys jakiś taki polityczny złączał Amerykę, jakoś składał, no ale były dwie strony. W historii, no można powiedzieć, lata 1920, Wielka Depresja, to była wielka sprawa. Roosevelt, jego te rozwiązania ekonomiczne, no to w tym czasie już ludzie pisali, że są dwie Ameryki, są dwa narody. Sacco i Vanzetti, to dwóch takich anarchistów włoskich. Oni napadli na bank
To była wielka sprawa, została egzekucja wykonana, rozdzieliła dramatycznie Amerykę na dwie strony, te lewackie i konserwatywne. Te ideologiczne klasy ciągną się do tej pory. Emigracja zawsze była ciężką sprawą w Ameryce. Katolicy ciężko mieli przez długi okres to WASP, czyli White Anglo-Saxon protestant, czyli biały Anglik protestant, no to był na samej górze. To też było podzielenie. Socjalizm, komunizm i konserwatyzm, no to można powiedzieć coś podobnego do tego Make America Great Again, czyli te konserwatywne wartości, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, no to wszystko to się mieli. To się po prostu jest konserwatyści, Bóg, honor, ojczyzna, no i socjaliści, czyli ateizm, brak rodziny, brak granic, brak odpowiedzialności i tak dalej, i tak dalej. No to się nic to się w sumie nie zmienia. W Ameryce były też zamachy bombowe, były najróżniejsze rasowe zamieszki, były marsze Ku Klux Klanu. Ameryka była. No i jest cały czas, łapie się za gardło. Są dwie Ameryki. Są dwie Ameryki, tak samo jak są i dwie Polski. Dlatego nigdy nie piszcie, że nienawidzicie Ameryki albo że kochacie Amerykę. No trzeba patrzeć, po prostu są te dwie siły, jest ta czarna, no można powiedzieć czerwona siła, no i jest konserwatywna, długoterminowo zwycięża, no tak jak socjaliści, komuniści wygrywają, tak, wygrywali w Sowietach, wygrywali w PRL-u, wygrywali na Kubie, wygrywali w Chinach, w Somalii, gdziekolwiek nie doszli, no to zawsze wprowadzali głód, smród i ubóstwo. No i później ludzie dojrzewali. Jak długo w Ameryce zajmie dojrzewanie demokratów, żeby się zorientowali? No, ja sugeruję wszystkim polskim komunistom głosującym w Ameryce, żeby popatrzyli na ceny benzyny, jak ta benzyna rośnie. Popatrzyli się na wszystkie te podatki, które będą płacić, no jeżeli pracują, jeżeli są, powiedzmy, w budżetówce, czyli w szkolnictwie, w urzędach, tam gdzie oni żyją z podatków obywatela. No to oczywiście, że to jest w ich interesie, żeby były większe podatki dla wszystkich, no bo jest im płacone, tak? Jeżeli 20 milionów ludzi nie pracowało, a większość nauczycieli, urzędników państwowych, miejskich i tak dalej pracowało, dostawało wynagrodzenie, to można popatrzeć, tak? No ale nie wszyscy mogą żyć na plecach podatnika. Także pamiętajcie, są dwie Ameryki, są dwie Polski. Jest strona konserwatywna, czyli normalnych, no i strona lewacka, postępowa, socjalistyczna, czyli wszystkich tych eksperymentujących, bo im się wydaje, że oni na dzień dzisiejszy są w stanie zrobić to, co nikomu się jeszcze nie udało. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Dziękuję za ponad 5000 subskrybentów. Mam nadzieję, że w ciągu 2-3 tygodni dojdzie do 6000. Subskrybujcie, polecajcie, piszcie. No jest to bardzo, bardzo ważne dla algorytmów YouTube'a. No YouTube demonetyzuje ten kanał. Odwołanie leży już od 8 miesięcy. Powinno leżeć 1 miesiąc. No ale nie ma co patrzeć tylko na pieniądze.
w końcu robię to sobie dla przyjemności, no i dla waszego zaciekawienia. No mam nadzieję, że zaciekawienie jest spełnione. Zdrowia! Do następnego zdemonetyzowanego filmiku.